Przedsiębiorcy od początku 2021 roku mogą zgłaszać się do małego ZUS Plus, który uprawnia ich do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Mały ZUS Plus skierowany jest do tych przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tysięcy zł. Co ważne, ten limit wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z małego ZUS Plus można skorzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. I ulga ta dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne. Za tę składkę zdrowotną przedsiębiorcy muszą opłacić w pełnej wysokości. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z małego ZUS Plus, powinni zgłosić się do ulgi najpóźniej do 1 lutego tego roku. W tym celu należy złożyć do ZUS odpowiednie dokumenty, czyli ZUS ZWA, czyli wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, czyli zgłoszenie z kodem właściwym dla małego ZUS Plus, czyli z kodem 0590 lub 0592. Co też istotne, przedsiębiorcy, którzy korzystali z małego ZUS Plus już w 2020 roku i nadal spełniają warunki do ulgi w 2021 roku, nie muszą ponownie zgłaszać się do małego ZUS Plus. Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS Plus w 2021 roku musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za styczeń bieżącego roku do 10 lub 15 lutego lub za pierwszy miesiąc, w którym wznowili lub rozpoczęli na nowo działalność prowadzoną w 2020 roku, również w terminie do 10 lub 15 dnia następnego miesiąca, z informacją o rocznym przychodzie, o rocznym dochodzie oraz o formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Kwota składek przy małym ZUS zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest połowa przeciętnego dochodu uzyskanego z działalności w roku poprzednim. Podstawa wymiaru składek musi się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli między kwotami 840 zł a 3155 zł i 40 groszy w 2021 roku. Z małego ZUS Plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem ze sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność, na przykład jako wspólnik spółki jawnej. Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Ulga nie jest przeznaczona również dla osób, które dopiero co rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej, gdyż one mogą skorzystać z atrakcyjniejszych ulg, takich jak 6-miesięczna ulga na start, a następnie przez 2 lata możliwość opłacania preferencyjnych składek. Oczywiście te wszystkie ulgi są dobrowolne i chęć skorzystania z nich należy przemyśleć.